Dzień dobry, nazywam się Krzysztof Turowski z Instytutu Misesa i w tym roku w ramach obchodzenia 150. rocznicy wydania Zasad Ekonomii dzieła założycielskiego dla Szkoły Austriackiej zdecydowałem się, tak jak również inni współpracownicy Instytutu Misesa, na poszerzenie swojej wiedzy, mam nadzieję też Państwa, w ramach jednego z rozdziałów z tej oto książki prezentującej pewne wybrane wątki nawiązujące do idei Mengera, założyciela Szkoły Austriackiej. W szczególności zająłem się tematem tła filozoficznego poglądów Karla Mengera, co jest tematem tyleż omawianym bardzo oszczędnie w literaturze, co właściwie szerzej nie jest badany. Z reguły bardzo często przyjmuje się, że Karl Menger był jednym z założycieli Szkoły Austriackiej, tym, który stworzył podwaliny teorii ceny, podwaliny teorii wartości, to co potem zostało przejęte przez kontynuatorów, przez Eugena von Bumbawerka, Ludwiga von Misesa, Friedricha von Hayeka. Jednak Karl Menger był kimś, kto nie tylko zapoczątkował szkołę austriacką jako szkołę ekonomiczną, ale również wywołał to, co zostało nazwane później w literaturze Methodenstreitem, czyli pierwszy spór metodologiczny w ramach między szkołą austriacką a szkołą historyczną. Karl Menger wyrażał swoje poglądy metodologiczne świadomie, co też wśród ekonomistów nie jest regułą, i opublikował je w swoim dziele Badania nad metodą nauk społecznych, wydaną w roku 1883. Teraz, żeby określić tło filozoficzne każdego autora, można spojrzeć na kilka sposobów na to. Można spojrzeć na to, co dani autorzy rzeczywiście twierdzili w swoich dziełach, na kogo się powoływali, jakie doktryny prezentowali, z jakiego słownictwa korzystali. Można też zajrzeć do archiwów i przyjrzeć się, co pisali w prywatnej korespondencji, w notatkach na marginesach książek. W przypadku Mengera zaskakujące jest to, że badanie obydwu wątków było dosyć oszczędne. Wiedzieliśmy tylko z takich podręcznikowych opracowań, że Menger był uznawany powszechnie za Arystotelika, że odwoływał się do jego słownictwa, posługiwał się takimi słowami jak materia, forma, mówił o istotach, dążył do badania czegoś, co we współczesnej filozofii nazywa się ontologią społeczną. Jednak po bliższym przyjrzeniu się okazuje, że sprawa jest bardziej zniuansowana. Rzeczywiście, Menger w ramach swoich poglądów metodologicznych mówił, że ekonomia ma być nauką ścisłą, w której obowiązują absolutne prawa, w której te prawa są nieweryfikowalne, a dane empiryczne służą jedynie ilustracji. Jednak obok tego dopuszczał również stronę empiryczno-realistyczną, stronę indukcyjną, stronę, która miałaby obejmować pełnię zjawisk społecznych, nie tylko aspektowy wycinek, jak te ścisłe, uniwersalne prawa. Więc prezentowałby tutaj raczej syntezę obu podejść, takiego bardzo dedukcyjnego i takiego bardziej kojarzonego już z innymi nurtami, szukającymi jakiegoś zakorzenienia w obserwowanej rzeczywistości, posługującego się indukcją. Również podział nauk mengerowski nie jest wcale takim oczywistym podziałem nauk, który możemy spotkać w podręcznikach do metodologii. Menger wyróżniał nauki teoretyczne, wśród których właśnie mówił, że ekonomia jako nauka teoretyczna formułuje prawa ścisłe, no i również formułuje pewne prawa, czy raczej zależności empiryczno-realistyczne. Również wskazywał na to, że istnieją nauki historyczne, do których zaliczał statystykę. No i również mówił o istnieniu nauk praktycznych, do których miałby się zaliczać nauka o polityce gospodarczej, o finansach, które miałby formułować pewne maksymy dotyczące konkretnych okoliczności i zasad postępowania w nich. Teraz, jeżeli chodzi o metodę Mengera, no to te poglądy właściwie należałoby umieścić w jakimś szerszym tle. Problem polega na tym, że w literaturze wspomniane już wcześniej stwierdzenie o arystotelizmie Mengera jest układane w różny sposób. Mówi się o tym, że Menger był arystotelikiem, że właśnie mówił o językiem arystotelesowskim, mówił o formie materii. No z tym jest o tyle problem, że to rzeczywiście nie musi być wyróżniające. Pojęcia formy i materii są dla każdego studenta filozofii były czymś powszechnym i to, że odwoływali się do nich tacy myśliciele jak Kant czy Hegel, których ciężko jest posądzić o bycie uczniami Arystotelesa w bezpośrednim sensie, też jest jasne dla każdego adepta filozofii. Więc pod tym względem występuje problem. Po drugie, jak spojrzymy na dzieła Mengera, i spojrzymy na to, jak często odwoływał się do Arystotelesa, tych odwołań nie ma za wiele. Jest raczej wspominany jako jeden z wielu filozofów w bardzo ogólnych rozważaniach, ale nigdy nie jest przytaczany w konkretnych argumentach. To, co jest ciekawe,
To, co rzeczywiście mogłoby świadczyć o wpływie Arystotelesa na Mengera, znajdziemy raczej w archiwach, w notatkach Mengera, na marginesach dzieł Arystotelesa, w szczególności Etyki Nikomachejskiej. I tu jest ciekawe, że Menger wziął z Arystotelesa coś, o co niekoniecznie moglibyśmy go podejrzewać, mianowicie metodologiczny indywidualizm. Menger czyta konkretne fragmenty. W szczególności bardzo interesują go rozważania Arystotelesa dotyczące przyjaźni i dotyczące sprawiedliwości wymiennej. I w tym miejscu lokuje swoje rozważania o wymianie i rozważania o cenie. Tutaj trzeba przypomnieć, że Arystoteles mówił o przyjaźni nie tylko w takim potocznym sensie, jak ją dziś rozumiemy, jako o pewnej cnocie, ale również mówił o przyjaźni użytecznościowej, gdzie tu wchodziła każda relacja, która ma pewną, w której obie strony odnoszą pewną korzyść. No i niewątpliwie pod tę kategorię jak najbardziej wymiana rynkowa się łapie. Jeśli chodzi o to, co Menger mógł zaczerpnąć z Arystotelesa, to chyba najbardziej adekwatne byłoby powiedzenie tego, że Menger miał pewne zbieżności. Że stanowisko Mengera jest stanowiskiem, które wymagałoby przyjęcia właśnie rzeczonego metodologicznego indywidualizmu. Wydaje się, mimo pewnych zastrzeżeń, że Menger również posługiwał się właśnie odwołaniem do uniwersalnych praw, do praw dedukcyjnych, z tym zastrzeżeniem, że dla Arystotelesa prawa dedukcyjne nie obowiązywały w sferze działań ludzkich. W sferze działań ludzkich obowiązywała wolna wola i ciężko było mówić o uniwersalnych prawach. To, co Menger mówi, to przejmuje to, co właściwie już autorzy oświeceniowi wzięli od Arystotelesa, czyli właśnie tę mocną koncepcję nauki, tego, że rzeczywiście istnieje obiektywny porządek, który ma bardzo mocny status poznawczy i obowiązuje uniwersalnie, i przenieśli go również na sferę moralności. Menger przeniósł, oddzielając od sfery moralności sferę zjawisk czysto społecznych bez zabarwienia normatywnego, powiedział, tu również istnieje sfera praw uniwersalnych, której można dowieść. No i też, co warto zaznaczyć, Menger był na długo przed Maxem Weberem proponentem zasady wolności odwartościowania w nauce i mówił, że mieszanie etyki z ekonomią jest problematyczne. Oczywiście, nie było tak, że nie formułował zaleceń politycznych, jak najbardziej, ale twierdził, że dla porządku wykładu i dla porządku zrozumienia tego, o co chodzi w teorii, o co chodzi w praktyce, o co chodzi w etyce, należy posługiwać się wynikami jednej dziedziny w drugiej, natomiast nie należy mieszać porządków, nie należy mieszać metod i należy mieć świadomość, z której dziedziny dane rozważania pochodzą. Menger był również umieszczany w innych tradycjach, w tradycji Johna Stuarta Milla, w tradycji Kanta, w tradycji również romantyków. Te wszystkie perspektywy, jakkolwiek mogą zaskakiwać kogoś, kto spotyka się po raz pierwszy z Mengerem, że u niego nie widać na wprost tych wielu odwołań, natomiast okazuje się, że jakby głębiej poczytać Mengera, istnieją pewne zbieżności i one nie są takie bezpodstawne. To pozwala nam w pełniejszy sposób ujrzeć Mengera jako nie tylko człowieka, który był zapisywał się do jednej szkoły, zapisywał się do jednej doktryny. Był w pewnym sensie też można by określać niewolnikiem poglądów dawno zmarłego filozofa, ale był raczej kimś, kto miał pewne idee i też wykorzystywał raczej te idee jako filozofujący ekonomista, który potrzebuje uzasadnić swoje stanowisko, obronić istnienie uniwersalnych praw ekonomii, obronić istnienie czystej teorii, pokazać, jaki jest właściwy podział nauk na teorię, historię, praktykę i w jaki sposób rzeczywiście każda z tych metod powinna być budowana, aby osiągnąć jak najpełniejszy rozwój nauk i osiągnąć to, o czym rzeczywiście mówił Arystoteles, czyli osiągnąć dobre życie na poziomie indywidualnym i społecznym. Tak więc w ostatecznej perspektywie te cele są zbieżne i te cele są zbieżne chyba z większością filozofów, którzy mówili. Natomiast jak wygląda w poszczególnych przykładach, jak wyglądają zbieżności, można się zapoznać, czytając właśnie książkę, którą Instytut Misesa wydał, gdzie staram się omówić szczegółowo, na czym polegają zbieżności, na czym polegają różnice i dlaczego Mengera nie można uznać za człowieka jednej szkoły i dlaczego proste osądy w przypadku wielkich ludzi bardzo często zawodzą. Dziękuję.